Telewizja w Polsce.pl wszystkie najważniejsze informacje, ważni goście, komentarze do najbardziej aktualnych wydarzeń. Teraz w naszym studiu Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, panie doktor. Dzień dobry państwu. Spotykamy się w dosyć ponurych nastrojach, bo senat odrzucił wniosek o referendum konstytucyjnym, referendum konsultacyjnym w sprawie zmiany konstytucji. Pan był pełnomocnikiem nikiem prezydenta właśnie w tej sprawie no, sporo wysiłku politycznego pana to kosztowało. Ja nie patrzę w kategoriach mojego wysiłku, bo to zaszczyt, przyjemność, że pan prezydent mi taką misję powierzył. Natomiast oczywiście, że żałuję, że ta możliwość nie jest dana bezpośrednio społeczeństwu, żeby mogło się wypowiedzieć w tej sprawie. Argumentowałem w Senacie, i to zarówno na spotkaniu z, z opozycją, także przekonywałem senatorów Prawa i Sprawiedliwości. No wynik tego głosowania był taki, że część senatorów Prawa i Sprawiedliwości poparło projekt postanowienia. Część senatorów PiSu się wstrzymała, ale oni wyraźnie podkreślali, że pytania czy idea referendalna to są rzeczy, które popierają. Natomiast tam się pojawiały wątpliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o termin. ale Co do terminu, Technika, ja... ja. powiedział marszałek senatu Stanisław Karczewski. Tak, to pan marszałek tutaj też, też miał odmienny pogląd. Ja w tym wypadku przychylam się do poglądu pana, pana profesora Jana Żaryna, który na. Na forum plenarnym Senatu bardzo wyraźnie mówił, że wskazanie tej daty na 11 listopada to jest wskazanie też ogromnego Potencjału pozytywnego patriotyzmu my mamy w sobie umiłowanie ojczyzny i że Polacy właśnie 11 listopada, którzy mieliby decydować o przyszłości ojczyzny, mieliby de decydować o przyszłości naszych spraw. To pan profesor pięknie mówił o tym, że nawiązywałoby to do tego, że stajemy się tak jak ojcowie niepodległości tymi, którzy kształtują Byt Rzeczypospolitej. pospolitej. No z kolei słyszeliśmy głosy dzisiaj ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że ta data podzieliłaby Polaków niepotrzebnie, że to święto stulecie odzyskania niepodległości Polski powinno być. Obchodzone w atmosferze jedności, a referendum siłą rzeczy podzieliłoby. Ja tak nie rozumiem. No wiem, że taki głos pada. Bardzo często pada z, z ust osób, które bardzo szanuję, natomiast no, nie zgadzam się z tym stanowiskiem. To jest rzecz, no, której już teraz się nie dowiemy, czy nie przekonamy się, bo wiemy, że tego referendum w tej dacie nie będzie. Natomiast no, co się wydarzyło dobrego? Mieliśmy do czynienia z kilkugodzinną dyskusją, która była na poziomie merytorycznym, która dotyczyła spraw Konstytucji. Jedno, co, co jest pozytywnym też sygnałem z tej dyskusji, to to, że tam nie było de, de facto takich głosów osób, które mówiłyby nawet wśród przedstawicieli opozycji, które mówiłyby, że konstytucja jest z 97 roku tak doskonałym aktem prawnym, że tam nawet przecinka nie należałoby zmieniać, że, że to jest świetne prawo, Wszyscy które... Wiedzą, że dokument jest przestarzały, potrzeba, należy go zmienić. Ta potrzeba raczej jest powszechnie sygnalizowana. No, platforma zachowała się o tyle w sposób rozczarowujący, że partia, która ma w nazwie słowo obywatelska, no, zagłosowała przeciwko obywatelskiej inicjatywie inicjatywie oddania głosu Polakom rozstrzygnięcia w referendum czy zmieniać konstytucję czy chcemy systemu prezydenckiego czy systemu parlamentarnego czy chcemy mieć wybory w okręgach jednomandatowych czy w systemie proporcjonalnym czy mieszanym czy nasze prawa socjalne powinny być zagwarantowane bardzo ważne sprawy i bardzo żałuję, że te postulaty no, nie będą mogły być przez Polaków rozstrzygnięte, a czy spodziewał się pan panie ministrze, że to platforma obywatelska poprze ten projekt w momencie kiedy Prawo i Sprawiedliwość zachowało się jak się zachowało, czyli wstrzymało się od głosu. Nie było pewności, bo senatorowie PiSu się podzielili. Tak? Wiemy, że część zagłosowała za, część się wstrzymała bardzo wyraźnie. Ten też pan marszałek Stanisław Karczewski podkreślał to, że żaden z senatorów PiSu nie zagłosował przeciw. Natomiast klub senacki, co samo w sobie odbieram in plus Platformy Obywatelskiej, zaprosił mnie na posiedzenie w dniu głosowania, więc ja na tym posiedzeniu także w 15-20-minutowej wypowiedzi argumentowałem. To akurat odbieram pozytywnie jako przedstawiciel prezydenta. Oczywiście, że przyjąłem zaproszenie także od opozycji, więc jakąś wiarę czy nadzieję, że to rozstrzygnięcie nie jest pewne, też mogłem mieć, bo z jednej strony wiedziałem, że część senatorów PiSu, no niestety, jak się okazało, niewystarczająca. Chcę to wprost poprzeć. Czy oni mówili to także nieoficjalnie? Pan rozmawiał, spotykał się z senatorami także? Oczywiście, że rozmawiałem z senatorami, spotykałem się. Część senatorów brała udział w spotkaniach regionalnych, otwartych debia, debatach. Myśmy takich spotkań w całej Polsce przecież odbyli prawie 40 w ciągu roku. Było bardzo wiele rozmów, no część tych postulatów, czego też nie ukrywam, to są postulaty, chociażby kwestie związane z ochroną pracy czy gwarancjami dotyczącymi wieku emerytalnego, to jest postulat. Wielkiego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, z drugiej Które strony mieliśmy... Które zostało poparło inicjatywę w piątek. Tak, pan przewodniczący Piotr Duda na, na, na briefingu w bardzo mocnych słowach mówił o, o poparciu tej inicjatywy i też z nim rozmawiałem w trakcie tych prac senackich i on nie krył swojego głębokiego rozczarowania tym, że, że ta inicjatywa jest zagrożona. Ja z nim rozmawiałem jeszcze przed tym ostatecznym mm. głosowaniem. I no, no jesteśmy w sytuacji takiej. Oczywiście dobra zmiana jest wartością. Dobra zmiana jest wartością, która przyniosła Polsce bardzo wiele dobrego, bo dzięki dobrej zmianie, mówię tutaj o współpracy prezydenta Andrzeja Dudy, który wygrał najpierw wybory prezydenckie, co moim zdaniem przyczyniło się do zwycięstwa PiSu w wyborach parlamentarnych i współpracy. Pomiędzy Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, a rządem najpierw pani premier Beaty Szydło, a teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego mamy w Polsce chociażby przywrócenie wieku emerytalnego inicjatywa prezydencka poparta przez większość parlamentarną, czy mamy program 500 plus, czy mamy stabilną sytuację gospodarczą. Wiele się udało zrobić dobrego. A dzisiaj Natomiast a dzisiaj czy jest, ta jedna jedna jest dobra pewnym zmiana. zawodem. Dla mnie osobiście jest, jest zawodem. A dla pana prezydenta? No pan, pan prezydent oczywiście wnioskował o to, żeby to, to referendum się odbyło. Dzisiaj mamy sytuację taką, że pewnie trzeba wyciągnąć z tej sytuacji wnioski, dokonać analizy. Ja jestem przekonany, że ta dyskusja jest wartością dodaną. Roczna debata, kampania wspólnie o konstytucji, setki godzin rozmów z Polakami, tysiące postulatów zmiany konstytucji, i teraz jest pytanie też do większości parlamentarnej. Być może liderzy Prawa i Sprawiedliwości będą na te pytania udzielać odpowiedzi, bo pojawiały się różne głosy w debacie senackiej, Był, było oświadczenie senatorów PiSu, także tych, którzy się wstrzymali. Którzy wskazywali, że popierają ideę. Pan senator Szymański takie oświadczenie przedstawiał: popierają ideę, popierają pomysł. Pojawiły się nawet konkretne jakieś postulaty, daty, tylko że no to, to byłoby możliwe, gdyby większość parlamentarna w sposób zdecydowany, tak powiedziała: przystępujemy do tej procedury, nawiązujemy do tej idei. Nie wiem, czy tak będzie. Żal, że nie było jakiejś dyscypliny partyjnej. Nie wiem, czy w takiej sprawie powinna być dyscyplina partyjna, tak, bo to jest rzecz. No, jakby bardzo bym powiedział też doniosła. To jest taka wypowiedź, gdzie senator może raz na kadencję, tak, podjąć tego rodzaju decyzję. Żałuję, że, że nie udało się przekonać senatorów do, do tego pomysłu. No według tych zapewnień, które ja otrzymałem ze strony klubu, mm -hmm. klubu PiSu, takiej dyscypliny w PiSie nie było. No przeważyło to, że część senatorów miała wątpliwości, a mniejszość to byli ci, którzy zdecydowanie byli za referendum. Panie ministrze, dużo mówi się teraz o przyczynach. Spróbujmy jeszcze raz, zanim zapytam, co dalej, co teraz. Co teraz z tymi wnioskami, jak pan mówi, wartością dodaną, które udało się zebrać w trakcie tych spotkań z Polakami między innymi to spróbujmy zastanowić się jak do tego doszło do tego odrzucenia wniosku przez senat pan spotykał się rozmawiał z marszałkiem senatu Stanisławem Karczewskim niejednokrotnie te wspólne briefingi oświadczenia konferencje po tych spotkaniach napawały optymizmem można tak powiedzieć co do samej inicjatywy referendum co się wydarzyło czy pan spodziewał się tego obrotu sprawy i jak pan myśli gdzie jest przyczyna odrzucenia? Odrzucenia tego projektu. No, i czy możemy to uznać w ten sposób, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu chciało uratować prezydenta przed porażką? Ja nie wiem czy Prawo i Sprawiedliwość chciało uratować prezydenta przed porażką, oczywiście to zaszczyt i przyjemność spotykać się z panem marszałkiem Karczewskim i te nasze spotkania zawsze były merytoryczne i do, 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 dotyczyły ważnych zagadnień, one dotyczyły określonych kwestii związanych z przygotowaniem, z formułowaniem, przebiegiem też tego posiedzenia, z dyskusją, z debatą, no, to, to jest wiele rzeczy, które się w międzyczasie wydarzyło. Natomiast no, muszę też powiedzieć zupełnie szczerze, że pan marszałek zachowywał się lojalnie, bo on wskazywał, że nie ma takiego hura optymizmu i że są pewne wątpliwości, zwłaszcza wątpliwości dotyczące terminu. Ja pana marszałka przekonywałem co do tego, żeby jednak to przeważyło. No, ostatecznie pan marszałek mi wskazywał, że, że on te wątpliwości ma, ideę popiera, próbuje. Oczywiście jest tutaj. Trafność sformułowania pytań przez pana prezydenta, zresztą pan marszałek mówił to publicznie, tak zwłaszcza przy pewnej korekcie, która nastąpiła po Narodowej Radzie Rozwoju, jeszcze przez ten miesięczny okres do sformułowania projektu postanowienia. No i tutaj się różniliśmy, natomiast no, z panem marszałkiem, tak jak mówię, te rozmowy odbywały się w bardzo dobrej atmosferze i pewnie i pan marszałek, i ja do końca nie mieliśmy takiej pełnej, yy, pełnej wiedzy, jak ostatecznie w tym dniu głosowania to się wszystko yy, okaże. Ja do ostatniej chwili argumentowałem, żeby referendum się odbyło. Zresztą myślę, że było widać to zwłaszcza w moim wystąpieniu tym drugim, emocjonalnym bardzo, ale to już była kwestia dłuższej debaty i też takiej wypowiedzi, powiedziałbym, z serca za tym referendum, do którego byłem i jestem przekonany, natomiast yy, no rozstrzygnięcie... Ono nie było takie do końca określone, bo wiemy, że Platforma Obywatelska być może w którymś momencie, bazując na jakimś swoim potencjalnym interesie politycznym, też chyba rozważała, tak, jak się zachować Podparcie w tej wnioski. sprawie. Mhm. Chociaż senator Bogdan Klich w pierwszej wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, co mnie niezwykle rozczarowało, w pierwszych słowach, tylko po prezentacji wniosku powiedział, że Platforma jest przeciw. A jak sobie przypomnimy, że Platforma poparła projekt referendum pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, mhm. który był po przegranej pierwszej turze mhm. wyborów, no to w moim przekonaniu wtedy referendum było bardzo instrumentalnie rozpisane. I ci sami senatorowie, którzy tam to referendum poparli, teraz zagłosowali przeciw fundamentalnej kwestii zmiany konstytucji, opinii mm, na temat zmiany konstytucji. To, że w pisie dzisiaj te głosy nie są jednolite. No, no wynika to Wynika z czego właśnie? To pewnie wynika z tego, że, że ta dyskusja się zaczęła toczyć według moim zdaniem, takich kwestii trochę jednak drugorzędnych, tak? związanych z terminem czy z kosztami. A to no. dlaczego nie było poważnej debaty od początku? Dlaczego nie była porozumienia na szczycie prawa i sprawiedliwości w tej kwestii od początku? Musiałaby pani rektor pytać liderów prawa i sprawiedliwości, bo. A pan prezydent e, chciał takiego porozumienia? Pan prezydent argumentował i najlepszym dowodem jakby determinacji pana prezydenta jest to, że występował 3 maja z tą inicjatywą, wskazywał datę. Od wielu miesięcy była znana data referendum 10-11 listopada. A rozmowy z kierownictwem partii e, były? To jest tak, że, że dzisiaj jesteśmy w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, i teraz jest pytanie, jakie wnioski z tej sytuacji wyciągniemy. Dla mnie wnioskiem jest to, że konstytucję trzeba zmienić, że politycy tutaj muszą mieć świadomość tego, że społeczeństwo za taką zmianą się opowiada. Żałuję, tak jak powiedziałem, że te kierunki nie będą określone bezpośrednio w odpowiedziach Polaków ale być może ta inicjatywa referendalna w którymś momencie się pojawi, tak? Wtedy, kiedy będzie pełne porozumienie, wszystko będzie domówione i będzie pewność, że zarówno większość parlamentarna, stabilna większość do tego, żeby taką inicjatywę podjąć, mhm. jak i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z pełnym przekonaniem do tego projektu m, chcą nawiązać. No dzisiaj jest za wcześnie, żeby takie deklaracje wiążące w tej sprawie składać. No, ale jest z tego, co pan mówi, chęć złożenia następnego wniosku o przeprowadzenie referendum ja nie chcę, w innym terminie. Ja Przesądzać. Ja mówię o głosach senatorów. To były głosy senatorów, którzy to mówili. Sami o tym mówili, bo tam padały daty, że może w, przy okazji Wybory wyborów może do, do Parlamentu, Parlamentu Europejskiego. Europejskiego. Tak jak pani rektor mówi, więc ja mówię o, o głosach senatorów, jakie tutaj będą decyzje kierownictwa PIS-u, jakie będą propozycje, no być może w najbliższym czasie się przekonamy. A gdyby referendum było razem z wyborami samorządowymi? No to jest dzisiaj rzecz, która się już nie wydarzy, tak? Więc to jest dyskusja na, za kolejne cztery lata, przepraszam, za 5 lat, bo teraz no zmienia tak. się kodeks wyborczy, ale zmieniają czy taki się scenariusz ustawy. Ale już wchodził w grę. No on pewnie potencjalnie wcześniej mógł wchodzić w grę, ale nie nastąpiły zmiany prawa, które by w pełnym stopniu jakby umożliwiały. To, to trochę też jest pytanie dotyczące perspektywy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bo my dzisiaj musielibyśmy jednak. Samodzielne referendum nie stwarza żadnych kłopotów. Na podstawie ustawy z 2003 roku, ustawa o referendum ogólnokrajowym, te procedury są określone, nie ma żadnych ryzyk. Natomiast jednoczesne przeprowadzanie i referendum ogólnokrajowego, i wyborów w jednej dacie, to faktycznie jest duży kłopot organizacyjny, prawny. W moim przekonaniu w takim wypadku należałoby dokonać zmiany kolejnej właśnie uzgodnienia pomiędzy ustawą o referendum ogólnokrajowym i kodeksem wyborczym, żeby to mogły być jedne godziny głosowania. Jedna komisja, jeden tryb mhm. to są rzeczy, które są do, do zmiany. I, I to znowu jest po części pytanie do większości parlamentarnej, bo jeżeli takie zmiany w prawie nastąpią, one może być może w ogóle powinny nastąpić, dlatego, że nawet nie mówiąc o tym konkretnym referendum, tylko w ogóle mówiąc o możliwości uzgodnienia referendum z, z, z wyborami, taka refleksja powinna, powinna tutaj nastąpić. Ja, natomiast ja też uważam i to powiem absolutnie szczerze, że nie powinniśmy też pozwolić, żeby, ta sprawa różnicy głosów nawet wewnątrz z klubu senackiego PiSu i różnicy poglądu pomiędzy prezydentem a większością parlamentarną doprowadziła do jakiegoś, bym powiedział, tak, takiego niezrozumienia, które, które no uniemożliwiałoby naprawę rzeczy pospolitej, bo tych spraw do zrobienia jest naprawdę wiele. Ja jestem ogromnie do idei referendum przywiązany, ale jestem przywiązany też do tej wartości, jaką jest proces reformy państwa. Ja jestem przekonany, że od 2015 roku ten proces reformy państwa następuje i powinien jeszcze następować, bo wiele rzeczy jest do zrobienia. Panie ministrze, przed złożeniem następnego wniosku o przeprowadzenie referendum powinna się odbyć rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim? No, zobaczymy, co, co powie. Mamy za, za, zapowiadany też w jednych mediach, w mediach publicznych. publicznych, w jednym z mediów publicznych mamy zapowiadany też wywiad pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy, co pan prezes powie i czy to też będzie mm. przedmiotem jego wypowiedzi w takim razie trzyma nas pan jeszcze chwilę przez chwilę w niepewności bo rzeczywiście prezes Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie gościem wiadomości, możemy myślę to powiedzieć bo to media publiczne dzisiaj przed trzy minuty przed godziną 20. no to może w takim razie zapytam czego się pan spodziewa po tym wywiadzie, jak pan myśli co powie prezes PiS? Nie mam żadnej wiedzy no, wiemy, że wywiad się też charakteryzuje tym, że dziennikarz określa temat więc to jest tak, że skoro pani dyrektor nie mnie pyta o referendum, to ja się w tej sprawie wypowiadam. Nie wiem, o, o co pan prezes będzie pytany, więc no nie sposób... A spodziewa nie, się pan, że padnie to pytanie nie, o referendum? Spekulować. Jeżeli padnie pytanie o referendum, to na pewno też nie, będę się w to w, w, wsłuchiwał. No, mamy dzisiaj wiele ważnych nie, spraw. Wiemy, że dzisiaj pewnym, jak mówią dziennikarze, newsem stała się także sprawa związana z podpisaniem przez pana prezydenta prawa. Na ustroju sądów powszechnych i. No, a i niektórych niektórzy innych twierdzili, że i... będzie zemsta, że będzie weto. No i to jest jakby zupełnie nieracjonalne. Ja o tym kilkukrotnie mówiłem w Senacie i mówiłem to także w przerwach, że nie ma żadnej zależności pomiędzy kwestią referendum, no to jest zupełnie nieracjonalne założenie, żeby przyjmować, że prezydent będzie szukał, nie wiem, jakiegokolwiek rewanżu wtedy, kiedy następuje proces naprawy czy reformy chociażby wymiaru sprawiedliwości, bo przecież chodzi o to, żeby proces reformy wymiaru sprawiedliwości przebiegał sprawnie, dynamicznie i żebyśmy uporządkowali te sprawy, bo to jest oczekiwanie mhm. społeczne, więc zwłaszcza te osoby które z perspektywy stanowisk opozycyjnych tak, uważały czy, czy namawiały pana prezydenta, no to muszą się ku, czuć głęboko rozczarowane. No ale to były no, płonne nadzieje i nie, nierozważne, bym powiedział, e, analizy. Tak. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialny za państwo i podejmuje decyzje, które są korzystne z perspektywy interesu Rzeczypospolitej. Paweł Bucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję, panie ministrze, dziękuję za tę bardzo. rozmowę. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę w tej części naszego programu, ale po przerwie wracamy jeszcze do Państwa.